Dzień dobry, Wojtek z tej strony. Chciałbym dzisiaj Wam pokazać, jak robię izometryczną siatkę, kratkę, jak tam kto zwoli. I teraz tak, nowy, ok, 800 pikseli na 800 pikseli. Sobie utworzyłem taki kwadrat. Szybko. No i tutaj mamy tak. I teraz. Zaraz layout mamy tutaj ustawiony. Tu mamy swatche. Layout to może ja sobie tam zostawię. Żebym pamiętał zrobić jeszcze dodatkowy layout później, żeby pokazać coś. No ale okej. Okay. Teraz potrzebuję ramkę. No i jest taki Rectangle Tools. Czasem mamy ustawienia takie. Line. Więc wtedy trzeba prawym kliknąć na linię i wtedy mamy Rectangle Grid Tool. Zamykamy powiększenie. Wybrane. Lewym raz pstryknąłem. 1200 na 1200 to pole, żeby tak cało ogarnęło. 40 linii poziomych, horyzontal. Tam, jak nad morzem stoisz, to horyzont, tak, poziom. I pionowo vertical. Dziękujemy. 40, aby taka kratka była. I mamy kratkę. Żeby nie zastanawiać się, jak ustawiłem dobrze, sprawdzam, czy jest do artboard. Ok, robię tu i robię tu. I już mam równo, tak? Tutaj wszędzie jest równo. To jest fajna opcja. Trzeba kombinować myszką czasem coś tam. No, jak już mamy podświetlone, to. No. To prawym. Transformacja i sia. Chcę trochę skrzywić 30 stopni w prawo. Chcę jeszcze raz zrobić rotację. I coś takiego wyszło. I mamy coś takiego. Zrobimy view, żeby nam to nie rozjechało się. I make with this. Pyk. No i co? V to jest kursor. Mamy tak. Pozwolę sobie zrobić i zablokować siatkę, ponieważ jak już sprawdzę, czy mi tam dobrze działa, to wezmę pen, przycisk P. No i tu na górze, tak, mam włączone, sorry, wyłączone, ale sobie tu poradzę. Wezmę kolor, a wyłączę linię. Jeszcze raz powiększę sobie. No i wezmę sobie takie coś, trójkąt zrobię. Zamknę V kursor, robię sobie Shift i Alt Shift Alt Shift Alt Shift to tam prosto, a Alt jeszcze powiększę, bo mnie tu o ty, no widzisz. O, jest chyba równo. Teraz ten bok, ewentualnie ten drugi. Nie, ten bok. Zrobimy ten bok. Chciałbym, żeby zrobiło się kwadratowo. Chyba jest kąt ten sam. O, coś takiego chciałem zrobić.
I teraz następna opcja. Ruszę sobie to. Tak, chciałbym, żeby też było tu. O! I kopiuję. Alt. Teraz następne. Lewym przyciskam. Ruszyłem. Tak. Teraz sobie ustawię prosto. Naciskam Alt i puszczam lewy. I teraz ruszam, trzymając lewy. Naciskam Alt. Puszczam lewy. I coś takiego. No i ostatni trójkąt. Ruszam. Próbuję, patrzę. Dobra. Tutaj trochę. No dawaj. O ty. No tych. Dobra, może teraz pyk. Jest. I co? Byśmy może jakieś cienie 3D zrobili. Co ja tam miałem? Zaraz. Dobra. Zamknę na razie Alt. Potrzebuję. O Boże. Tu zamknę. Dobra. Swatch. Później sobie zrobimy. I co, brązy czarne. Róbmy tak. To na górze będzie kolor taki. Można to inaczej zaznaczać, ale jakoś tak. A to zrobię taki. Taki. I zrobimy Ctrl minus. I V. O, V miałem zaznaczyć. Dobra. No i takie coś nam wyszło. Ctrl minus. Zobaczmy na layoutach. Layout mamy, wyłączę to. I Ctrl plus. No dobra. A jakbym sobie to zaznaczył całe. I ruszył. Powiedzmy tu. Altem. Nie w tą stronę, nie? No ale na przykład ruszyłbym w tą. Alt, puszczam lewy. I jak? O, nierówno. Jeszcze. Zróbmy jeszcze. Cofnę. Ctrl plus. Żeby się nie chrzani. Ctrl minus trochę. Ruszyłem. Nacisnąłem Alt. I co? Widok. No jeszcze widziałeś jakiś tym? Ctrl Z. Pyk. Dobra. Zaraz shiftem tutaj musimy. Nie musimy. No ale teraz już wygląda tak. No można się tam pobawić, prawda? Nie chcemy się w tej chwili. Zawsze. Ale jakbym teraz jeszcze to zaznaczył. Tu przejechał i na przykład Alt. Ctrl plus. Widzieliście. W ogóle nie muszę w te kratki, bo to nie o to chodzi. On mi chodzi do rysowania. Ale jakoś tak w kratkach fajnie. I zróbmy coś takiego. I co to? Może jakiś inny kolor, co by tu było? Na przykład ten jest jaśniejszy, a ten ciemniejszy. Coś takiego. Na przykład. No to coś takiego mamy. No co tu możemy jeszcze? Ctrl minus, a może zróbmy. A zrobię kwadrat. Naciskam B.
P, Ctrl plus, 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 tak, lewym klik, 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 V, tak. Robimy kopię. Więc przesuwam, wybieram, przesuwam, powiedzmy, jakieś mam tu wspomagacze liniowe. Alt. Dobra. Ctrl minus. Jak to? Pyk. Pyk, pyk. Możemy co jeszcze zrobić? To zrobić. Przesunąć. Alt. Ciemniejsze wzięliśmy. Trzeba będzie później zmienić. Wybieram. Nie. Pyk. Alt. Pyk. Może tyk. Tyk. I tik. V. Możemy jeszcze by zrobić. Zaznaczymy te dwa. Ruszymy. Jak myślicie, będzie prosto? Kurde. Alt. Puszczam. Pewnie nie krzywo. No trochę. Ale to możemy poprawić. Uciekło mi, nie? Możemy sobie tutaj jakoś poprawić. A poczekaj, bo mi tu do kreski i to mi tu. A co mi tu kontrol? Dawno, dawno temu nie było takich bajerów. Jak to człowiek marzył, żeby mieć komputer? Pierwszy mój komputer to się zwał ZX48 z miękką klawiaturą. 48 kilobajtów. Rysowało się w Basicu. Kółka i kreski. No i coś takiego mamy. O! To tak się pobawiliśmy. Jeśli kogoś to zainteresowało i pomogło, to bardzo dobrze. Przecież tu chodzi o to, żeby sobie pomagać. A roboty jest tyle, że nie do obrobienia. Więc pozdrawiam. Myślę, że wam się spodobało. To dobrze. A ja dalej się bawię. I dzięki.